Siema! Dzisiaj w odcinku wszystko o sprowadzaniu aut z Niemiec. Czy się opłaca, czy warto, w jaki sposób to się odbywa. Siema, hejos. Słuchajcie, dzisiaj temat jak sprowadzić super auto z Niemiec. Słuchajcie, na to pytanie i na wiele innych postaram się Wam w tym odcinku odpowiedzieć. Dlatego, że sam się tym zajmuję i w ogóle opowiem Wam, jakie są tendencje klientów, którzy by chcieli samochód z Niemiec. Powiem Wam, że tendencja jest taka, że klienci chcą bardzo mocno, bogato doposażone auta z niskim przebiegiem, oczywiście bezwypadkowe. I najlepiej jakby one były po pierwszym właścicielu i najlepiej z salonu. I właśnie tym się zajmujemy. Po prostu mamy układy pod Hamburgiem, w Lubece, w salonach wszystkich marek tak naprawdę. I po prostu, jeżeli tam klient wymienia auto i zostawia w rozliczeniu, czyli po prostu takie auto przechodzi też pełny serwis tego salonu. I właśnie takie auta, na takich autach się skupiamy i takie auta kupujemy. Oczywiście można u nas auto zamówić, bo głównie tym się zajmujemy, że poprzez zamówienie takiego auta klient zamawia, my szukamy, przedstawiamy mu ofertę. Cena tych aut, cena nie jest niska, jest na pewno wyższa niż w Polsce, ale macie gwarancję, że po prostu to jest auto pewne, z takim przebiegiem, jaki jest na zegarze, przede wszystkim po pełnych serwisach, mocno doposażone. Powiem Wam szczerze, że ja uczę się tego, dużo już potrafię, ale uczę się cały czas. Mój wspólnik Krzysztof robi to już 30 lat i powiedział, że po prostu całą wiedzę mi swoją przekaże. Na początku go nie słuchałem, teraz po prostu staram się go słuchać. Co jest? Ja vloga nagrywam. Jeżeli chodzi o auto, jakie mam wymagania? Ja tam może za dużych wymagań nie mam, nie? Jeżeli chodzi o moc silnikową, silnika, nie musi być ona zbyt wielka. Choć te 2 litry tutaj w BMW, 190 koni, robi swoją robotę. Tu są dwa tryby, czyli sport i normal. Na sporcie to po prostu to już jest taki szupłocik, skrzynia biegów inaczej pracuje. No i jakie wymagania od samochodu akurat ja mam? No to co? No to, żeby miał elektrykę, elektryczne fotele, elektryczne regulacje kierownicy, panoramę albo szyberdach. To już niekoniecznie, żeby była cała panorama. Co jeszcze? Hak elektryczny otwierany bagażnik. No i to jest wszystko. Ekonomiczny przede wszystkim, żeby był ekonomiczny. No i dobre światła, nie? No to jest to, co bym po prostu ja chciał, żeby miał dobre światła. No i jakąś muzykę taką w miarę. No i tak to wygląda u mnie. No i tendencje, no klienci z Polski no już byle czego nie kupują. Tak jak wspomniałem na początku, chcą po prostu bardzo dobrze wyposażone samochody. No i skóry, żeby były skóry u mnie. O, skóry to jest podstawa. I to czarne, nie jakieś tam bordowe, popielate czy czarne skóry. Kolor, powiem Wam, jakby był nawet ciemny brąz, też by mógł być jeszcze, nie? Ale wiadomo, nie żadne kolory pstrokate, nie? Do tego srebrnego nie mogłem się przekonać tak naprawdę, bo chciałem czarny, ale jednak Krzysztof mnie przekonał. Mówi, nie, mówi Jarek. Powiem Wam jeszcze co, mówi do mnie Jarek, słuchaj, rodzinny samochód, zawsze go sprzedasz, srebrny szybciej sprzedasz niż czarny, czyli znowu dobra podpowiedź fachowca. No co, 2 litry silnik ekonomiczny, czyli średnie spalanie to jest około 7. to nie jest dużo, mówię taki tryb mieszany, na trasie nie sprawdzałem, bo jeszcze nim nie jechałem na trasę, ale być może wyjadę. Co jeszcze? No przeszkadzają mi tutaj te telefony i nie mogę się skupić na tym, co chciałem wam powiedzieć. I powiem wam, na tym aucie akurat dobrą cenę tutaj dostaliśmy przy zakupie. Nie traci się. Czyli nawet jak od nas kupicie auto, jest szansa, że po prostu możemy za rok, za dwa go odkupić. W podobnych pieniądzach, czyli nie ma straty przy tym. I te samochody pewniaki, które my sprowadzamy, po prostu klient nie kupuje go i nie jedzie zaraz do warsztatu samochodowego i wymienia oleje, klocki, to tamto. Nie, to jest już po prostu wszystko zrobione w salonie, czyli po prostu coś takiego odbieramy z salonu po pełnym serwisie. No i tak, słuchajcie, będę kończył, jeszcze wam ogram to BMW. Drugie takie też jeszcze mamy, tylko że czarne. A jeśli mowa właśnie o autach, no to tutaj patrzcie, mam takie fajne BMW F11 właśnie z salonu BMW z Niemiec, Lubeka. A widzieliście, jak go sprowadzaliśmy. Powiem tak, stan tego auta, jeżeli chodzi o tył, to jest praktycznie nieużywane, nie ma w ogóle śladów użytkowania. Widać po prostu tylko kierowca tym jeździł bez pasażerów, bo nawet tutaj przód nie jest zużyty w żaden sposób, bo już tutaj patrzyłem wszystko, nie? Tylko zużycie mam tam przy wysiadaniu na tym. To jest 2014 rok. Oczywiście starsze auta też załatwiamy. I to jest o taka lunta. Taka lunta. Oczywiście to jest ekonomiczny samochód, to jest 2.0 diesel. O taki chodziło na razie na poruszanie się, żeby był ekonomiczny. I to auto jest tak, po pełnych serwisach, czyli dopiero za 14 500 km mam serwis. Na nowych oponach, na nowych tarczach. Wiadomo, tutaj przebieg autostradowy akurat w tej BMC był. Poprzedni właściciel poruszał się autostradami, no to wiadomo, tutaj od kamyczków są różne takie gniotki, o tutaj przy parkowaniu, ale to jest ile? 9-letnie auto, no niecałe, 8,5 roku. 8,5-letnie auto. A o dobrym wyposażeniu to ja mam na myśli tak, że jest automat, że jest klimatyzacja, że jest pełna elektryka foteli. Co jeszcze? Elektryczny bagażnik, panorama, to co mnie najbardziej interesowało, pełna panorama i cały otwierany dach, bo tą część całą otwieram. Wysuwany hak, właśnie muszę to zrobić. Czekajcie, tutaj tak jest. Elektryczny hak, to mnie bardzo interesowało. I takie coś chciałem mieć. Tak patrzę, co tutaj jeszcze jest. O, tu się hak wysuwa. Wiadomo, auta są jeszcze bardziej doposażone niż to moje, ale mi tutaj zależało właśnie na tej elektryce, kierownicy. Niekoniecznie na jakichś tam M-pakietach. Raz na miesiąc muszę go otworzyć, żeby się nie zacinał. Tak, taka porada jest. I się hak chowa. To auto ma przebiegu 214 tysięcy kilometrów. Akurat jak dla mnie to tutaj już nic więcej nie potrzeba. Czyli to co chciałem. Szyberdach, hak, elektryka na siedzeniach, na kierownicy. To jest to co chciałem. Powiem wam, że bardzo podoba mi się ten biznes. A jak wiadomo, zadowolony klient zawsze wraca. Nawet jak będzie chciał za rok, za dwa wymienić, nie ma problemu. Ten możemy wziąć w rozliczenie, go sprzedamy, a załatwiamy po prostu nową brykę. No podoba mi się ten biznes, bardzo mi się podoba. Lubię widzieć ludzi zadowolonych, że od nas mają coś fajnego, fajne autko wyrwali. Bezwypadkowe, po pierwszym właścicielu, po przeglądzie pełnym salonowym, serwisie, nie przeglądzie, serwisie. Po prostu tak jak ta BMK F11, po prostu no co, lać paliwo i jeździć po prostu na spokojnie przy tych kilometrach, co akurat ja robię. To spokojnie mam te 15 tysięcy kilometrów, no to z 1,5 roku jazdy bez żadnych problemów, nie? Tak to w moim przypadku by wyglądało. Tak to będzie wyglądać. To nara, hejos, trzymajcie się, piana.